Cześć, z tej strony Kala, witam Was na moim kanale. Przychodzę do Was z moją najnowszą paczką z design teamu od Craft & New Design. No, premiera tej kolekcji już była, więc domyślam się, że mam tutaj po prostu tą najnowszą zimową kolekcję z całą gamą wykrojników. Paczka jest super zabezpieczona. No i co? Okej. Och, bardzo dobrze zabezpieczona. Zobaczcie, podwójny karton, więc to nie jest żadna pomyłka. Craft & New, bardzo często mi tak wysyła właśnie rzeczy. Znaczy w sumie od zawsze mi tak wysyłają, że mam podwójnie kartony, więc jest pewność, że nic się nie zniszczy w środku. No, tak jak myślałam. Paint over the winter. Paint over the winter. Kolekcja najnowsza. Więc sobie sprawdźmy, co mamy. Wykrojniki. Ramka. Śnieżynka z takim widoczkiem. Tak, widoczek można wyciągnąć i samą ramkę wyciąć. Taką ramkę już podobno mieli. Ja bym ją z chęcią porównała, czym one się różnią. O, jest. No, nie jest wyczyszczona. Zobaczmy, jest bardzo podobna. Bardzo podobna. Wielkościowo też. Troszeczkę się chyba różni. To jest troszkę większe, tak nieznacznie bym powiedziała. Ta nowa jest nieznacznie większa. I troszeczkę, bardzo podobne są, ale troszeczkę się różnią wzorami. Tak próbuję to dopasować, ale chyba to nie jest to samo. No, więc widzicie, jaka jest różnica między nową a starą ramką. Środek jest identyczny. Ta tutaj można ją wycinać z dziurą bądź bez. Osobne jest kółko. Ta od razu się wycina, tej od razu się wycina dziura. Więc pełnej nie możecie wykroić. Może sobie to odstawię. I tutaj jest grubsza tutaj w środku, ma grubszą ramkę z takimi nacięciami jeszcze, z takimi dziurkami, więc trochę bardziej ażurowa jest od wewnątrz. Kolejny fajny taki border, widoczek, to mamy drzewa i taką chatkę pośród drzew. Super na zimowe kartki, ale nie tylko zimowe, przecież górskie też idealnie będą się do tego sprawdzały. ATC z takimi nieregularnymi ramkami. Nie wiem, czy to widzicie, one są bardzo nieregularne, takie jakby trochę naddarte albo nadtopione. Plus te gwiazdki, które nie wycinają w ogóle obrzeży, więc można je wyembosować dowolnie na tle. Kolejna fajna ramka to jest takie wewnętrzne kółko, wewnętrzne śnieżynki, super do shakerów. I kółko z, takie duże kółko z przeszyciami, więc możemy na dwa sposoby wyciąć. Śnieżynki takie nieregularne, bardzo, bardzo naturalne, wyglądają rzeczywiście jak takie zamrożone śnieżynki, które czasem widzieliśmy na szklanych szybach. Sopy lodu, tak, ice cup, no takie czapy lodu, o, czapy lodu. Tak patrzę, czy można by to było wykorzystać, nie wiem, na jakieś lawę albo ogień, ale chyba nie. Więc będzie bardzo fajna gdzieś, żeby dorzucać do tła, albo gdzieś do jakichś okien, no na jakieś chatki, to już to wolna interpretacja. Oraz dwa nowe wykrojniki z poinsercjami, mniejsze i większe, i one są takie bardzo ponacinane, takie ząbkowane tutaj na zewnątrz.
Zobaczmy, jak wyglądają. Czy mam te zeszłoroczne? Mam koinsencję, ale chyba nie zeszłoroczne. O, tu są jedne z tych pierwszych. Chwila, czy mam więcej tych koinsencji? Nie. To też się z koinsencjami kojarzy. Więc tak, porównanie. Tu są te jedne z pierwszych, koinsencja 2. No, co jest. I no one są zdecydowanie, to chyba były największe, jakie wypuściło Craft New Design. Więc te są troszkę mniejsze od tych dwójek. Tu są chyba sprzed 2 lat, bo nie jestem pewna, te nieregularne. I one nie mają takich ząbków jak te. Więc od razu widzicie porównanie. Wielkościowo, no bym powiedziała, że podobne do tych mniejszych koinsencji. Z tym, że mówię, te są takie nieregularne, te są troszkę bardziej symetryczne, ale też nie przesadnie. I tu mamy różę pustyni, która też mi się z koinsencjami kojarzy, ale to nie są koinsencje. No na pewno główną różnicą będą tutaj te żyłkowania. Zaraz po koinsencji mam bardzo dużo, będę musiała wypróbować, jak się sprawdzają. Nowość u naszego kochanego producenta. Maski. Maski w wielkości 10,5 na 15. 10,4 chyba, tak. Nie, 10. 10,5, tak. 10,5 na 15 cm, czyli idealne na A6. Gwiazdki. Takie błyszczące się. Sparks, no to takie. Nie wiem, co to będzie Sparks po polsku. Ogniki, nie ogniki, zapomniałam słowa. No nieważne, takie gwiazdki, rozbłyski, o. Z takimi rozbłyskami gwiazdki. Bardzo ma taka maska, jak to się mówi, podstawowa, czyli kropeczki, bardzo uniwersalna. O, zarówno będzie to do śniegu, do jakichś bąbelków w pracach dziecięcych, albo żeby dodać niewielki jakiś akcent gdzie nie gdzie. Gwieździste niebo, takie już typowe gwiazdki i śnieżynki, idealne na prace, zimowe. Także tak wyglądają cztery nowego typu produkty. Stemple, przepiękny stemp z napisami, ja uwielbiam stemple z napisami, zawsze jak wybieram sobie nowe stemple, to zazwyczaj są to stemple z napisami, które później z koszyków wyrzucam, no bo przecież już mam dużo stempli z napisami, ale te jednak są bardzo fajne. Są nieregularne i takie bardzo drobne, więc super. Mają też ten taki nożyk, czy tam szpatułkę, więc super. To się nazywa zestaw z nocnym niebem, a tu też są takie chlapania, takie kropeczki. Nakrapiania, też bardzo super, żeby dodać gdzieś do kartek, jak boicie się chlapać i robić chlapania, to możecie sobie wykorzystać tego typu stempel, no i w bardzo kontrolowany sposób zrobić sobie chlapania. Kolejny stempel, bardzo dziwny, bo to jest zorza polarna, w sumie to wygląda trochę jak fala, albo jak taka wydma piaskowa. Myślę, że do piaskowych projektów, takich plażowych projektów też będzie idealna, ale jest to przewidziane jako zorza polarna na niebie, więc mamy dwa typy takiej poświaty plus właśnie gwiazdki. Bardzo ciekawy stempel, super pomysł, taki nietypowy. I ostatni stempel to śnieżynki. Tak, zestaw śnieżynek, właśnie takich troszkę roztopionych, rozpacianych, takich nieoczywistych. Więc też super takie postarzane, bym powiedziała, śnieżynki. Bardzo, bardzo fajny set. I papiery. Zrobię sobie miejsce. No
już czuję, że tak jak w ostatnich kilku paczkach mam dwa zapakowane sety całe, więc nie będę ich rozpakowywała, bo pod spodem mam całą paczkę niezapakowanych papierów. To zamieram sobie, przejrzę. O, dobrze, jest sadzona do góry nogami. Zrobić tak. No, zawsze po kilka razy mam tutaj sadzone. Pierwszy arkusz, taka popękana ściana z taką królową śniegu i białym reniferem. Z tyłu takie tło z gazetą, jakimiś takimi przebitkami kwiatowymi. Bardzo ładna, delikatna kolorystyka. Tak od razu czuć klimaty właśnie tej bajki Królowa Śniegu. Okno takie zimowe, niebieskie, właśnie jakieś paćki z farby, z tyłu taki w tle zamglony las. Druga strona to jest taka łączka, w sumie troszkę tapetowata, tak można wypatrzyć, że to jest tak w poziomych pasach te kwiaty są porobione. Trzeci arkusz, sam renifer na takim kolażu z różnych papierów z tyłu. Dalej mamy motyw, przepraszam. Dalej mamy motyw tej popękanej ściany, śnieżynek, właśnie lasu. Wszystko jest bardzo spójne, z tyłu taki bardzo błękitny, bardzo delikatny arkusz z takimi dużymi śnieżynkami, jak się przyjrzycie, akwarelowymi. Arkusz czwarty, z kolei mamy taki motyw tych kropeczkowych łańcuszków. One mi się kojarzą z tymi łańcuszkami, które niedawno wyszły w tym roku. O, z tego typu. No zobaczcie, idealnie będą pasowały te wykrojniczki do tego. Kompozycja kwiatowa w rogu, znowu mamy taką panią śniegu, mroźną królową albo pannę młodą. Tył z kolei bardzo fajna gazeta, też nietypowo w takiej kolekcji zimowej. Myślę, że będzie się super, super składała jako tła do kartek na przykład. Arkusz numer 5, a jeszcze zobaczcie z tyłu na tych paseczkach, na tych paseczkach produkcyjnych mamy napisy po angielsku, więc też się idealnie nadadzą na kartki bądź do albumu. Ja właśnie je wykorzystuję w albumach. O ile na kartkach, które tworzę głównie dla osób z Polski, no to nie ma problemu, ale w albumach, znaczy to jest dla mnie trochę problem, że nie ma polskich, ale z kolei w albumach mi to aż tak nie przeszkadza, albo jak tworzę projekty dla siebie, też mi to nie przeszkadza. No, wracając do arkusza, to jest bardzo fajny arkusz na layout. Zobaczcie, mamy z tyłu górską taką panoramę, jakaś rzeka, chatka gdzieś w lesie. Z drugiej strony mamy taką obdartą tapetę i kompozycję z leśnym, z takim zimowym zającem. I kolejny z tyłu taki prosty, gładki, spokojniejszy arkusz bez większych kompozycji, który świetnie nam uspokoi jakieś bogate kompozycje bądź uzupełni właśnie się jako tło. Arkusz szósty, mamy taką zimową willę. Latarnie, bardzo fajna ta latarnia. Bardzo podoba mi się, jak w takich niebieskich kolekcjach właśnie pojawia się taki motyw takiego delikatnego żółtego, pastelowego żółtego. Bardzo ładnie kontrastuje ze wszystkim. No i daje taki, wiecie, taki ciepły element w tej całej niebieskości.
No i tył to z kolei są karty. Karty, nie wiem, do Project Life to chyba się nazywa. Ale też no, myślę, że będą super na jako panel w kartce, czy też jako uzupełnienie w albumie na szemat, na zdjęcia. I mamy też sowę, tą latarnię stąd, wiewiórkę taką puszystą, zimową, jelenia, znowu taką zamyśloną tutaj zadumaną panią i widoczek z takim drzewem. Bardzo przyjemne grafiki. No a teraz przechodzimy do dodatków do wycinania. Znowu bardzo cały arkusz, bardzo wiele postaci, bardzo małe, więc na kartki troszkę są za małe według mnie, ale do kompozycji w albumie się sprawdzają super. I też do kartek ATC, myślę, że to chyba głównie pod ATC jest robione, tak małe postaci. No i jak widzicie, są bardzo kontrastowe, dużo żółci, dużo czerwieni tutaj, więc będą bardzo fajnie się w kartach ATC sprawdzały. Dużo różnych postaci, nawet trochę nie chce mi się ich tu wszystkich przedstawiać. No ale tak jeszcze pokażę, są śnieżki zrobione, takie kule śniegu do rzucania się, iglo, sanki, właśnie bałwanki i widzę dużo łyżew jest porobionych. A, też sanki się pojawiają. A z tyłu z kolei taki bardzo kontrastowy, fajny pomysł na papier tej kolekcji, bo zobaczcie, jak on się ładnie kontrastuje nam ze wszystkim. Tu jak od razu podbija nam to światło z tej latarenki. Bardzo fajny pomysł, właśnie takie podarte papiery, popaciane, właśnie ponaklejane jeden na drugi. Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny pomysł tej kolekcji. Szczerze, bardzo zaczynam doceniać te sety właśnie dodatku ze względu na te tła. W poprzedniej kolekcji Travel Time też bardzo dużo wykorzystałam właśnie tych dodatków właśnie ze względu na te tła. No bo też ile tych postaci potrzebujemy. Wytniemy jeden arkusz, a drugi z tego dużego setu możemy zostawić właśnie, żeby wykorzystać tła. Drugi arkusz z postaciami, one są już troszkę większe. Takie typowo zimowe, mamy tutaj jakiegoś Dziadka Mroza, Królową Śniegu, właśnie Śnieżną Parę. I takie trochę magiczne elementy. Zobaczcie, tu mamy zamek, taki wręcz disneyowski, albo ten Neuschwanstein w Niemczech. To jest taki bardzo zimowy. No i też takie ma elementy magiczne. Zobaczcie, jakieś mikstury, eliksiry, książki z jakimiś kryształami. Jakieś takie puchary, też co mamy, biżuterię. Zobaczcie, tiara, pierścień, bardzo ciekawy, bajkowy klimat. A z tyłu taki puchaty, cieplutki sweterek. Może nie tyle sweterek, to jest takie bardziej grubo plecione, tkane płótno z chyba jakiejś wełny. Sporo tego jest. Arkusz dziewiąty to są kwiaty i zwierzęta. Super, bo w poprzedniej kolekcji Travel Time trochę brakowało arkuszu z roślinami. Troszkę też zwierzątek mniej było. Wolałabym więcej zwierzątek niż ludzi, jakoś tak. Więc cieszę się, że w tej kolekcji się taki arkusz pojawił. Mamy białe róże, poinsencje biało-niebieskie, liście. I zwierzęta mamy różne polarne zwierzęta, polarne misie, polarne sowy, polarne lisy i też takie słodkie koty i psy w czapeczkach oraz rudziki. Bardzo fajny, przyjemny arkusz. No i z tyłu ten arkusz, który zrobił taką furorę podczas prezentacji kolekcji, czyli ta tektura falista, która jest tu zamalowana popękaną farbą. Bardzo fajne. Pierwsze moje kartki, które robiłam,
takie zimowe właśnie na takiej, tak, wykorzystywałam taką tekturę falistą i robiłam z niego różne ozdoby, więc bardzo miło mi się kojarzy tego typu tektura. No i znowu jest kontrastowa do tej całej niebieskiej kolorystyki, więc bardzo fajnie będzie nam podbijała wszystko na pracy. Arkusz 10. Są to też coś, co już pojawiło się wcześniej, czyli takie widoczki różne, małe. I mamy tu, zobaczcie, zimowy, zasypany śniegiem dom, właśnie jakieś chatki w lesie, ale też kule śniegu i takie bombki z takimi miniaturowymi widoczkami wewnątrz. Też jest no, ta latarenka, taka śnieżna karuzela, bardzo, bardzo fajny element. O, i drzewa. Drzewa też mi się bardzo podobają ostatnio, też dużo wykorzystywałam ich z poprzedniej kolekcji właśnie w swoich pracach. Te drzewa, tam były inne oczywiście, ale drzewa bardzo fajnie się w kompozycjach właśnie z tymi widoczkami komponują. No i tył to jest taki typowy karton, trochę pognieciony, w sumie bardziej papier taki do pakowania, więc słuchajcie, z tego świetnie by można było zrobić pudełeczka, więc myślę, że fajnie by to wyglądało. I na tym kartonie są takie, znaczy na tym papierze są takie poprzecierane napisy, więc to trochę wygląda jak zdemontowana paczka. Też według mnie pasuje do całości. A na koniec mamy okładki. I okładek też mam po kilka sztuk, ponieważ one z tyłu mają bardzo fajne rzeczy. Mają wianuszki zimowe i okna. Dużo okien, też takie mniejsze okna. Te śnieżynki są bardzo urocze. I tagi. Czyli też tagi super na prezenty, idealnie. Po prostu sklejamy to na biały papier, podpisujemy dla kogo. I tak jest właściwie skończony. No, więc tak wygląda okładka do kolekcji. Ale mamy jeszcze okładkę do dodatków. I w okładce do dodatków mamy kółka i takie różne tagi. To w sumie bardziej jak zakładka do książki wygląda. Z różnymi widoczkami, z różnymi elementami. Nie, w sumie jest tylko jeden element tutaj. Takie mamy fajne zimowe dzwonki. A tak to mamy różne, różne widoczki, plus właśnie zwierzątka i takie parę elementów właśnie z postaciami. No, więc tak się prezentuje moja paczka. Słuchajcie, zanim zdążyłam opublikować nowości, przyszły już do mnie kolejne. Dlatego dogrywam Wam filmik, żeby pokazać Wam najnowsze wykrojniki. Mamy kolejne zawijaski, tym razem w odsłonie takiej zimowej, chociaż myślę, że te będą fajnie pasowały też do prac dziecięcych. To są takie zawijaski, z których można zrobić girlandy. Tu mamy takie zwisające śnieżynki z gwiazdkami. Śnieżynkowe. Takie pojedyncze śnieżynki jak do shakerów, ale myślę, że też byśmy mogli spróbować zrobić z nich tło. Takie, wiecie, z negatywu. Nowa różyczka, taka czterolistna tym razem, czteropłatkowa. Mój faworyt, czyli lampki choinkowe. Osobno można wyciąć światełka, także fajnie kolorowo można to warstwowo zrobić. Wianuszek taki listkowy, gałązkowy. Kolejny nowy wianuszek, taki filigranowy. Tutaj bardzo tajemnicze płatki, czyli liście eukaliptusa. Bardzo ładnie wychodzą gałązki. Nowe gałązki, tym razem to jest chyba jodła. Nie jestem pewna, takie iglaste. Kwiatuszek, tym razem sześciolistny, takie nieregularne kształty, też bardzo ciekawy. No i na koniec gałązka, jak to się nazywa, jemioło. Gałązka jemioło i osobno mam jeszcze kuleczki jemioło. Także tak wyglądają, wyglądają zimowe nowości Craft & New Design. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Do zobaczenia, pa!